Wczoraj jest tutaj Toto Hocker po ponad półtora rocznej przerwie, półtora czy półtory chuj wie, tak naprawdę. Nieważne, chcę zwrócić uwagę na to, że ten filmik nagrywam w formie bardziej oficjalnej, ze scenariuszem, w sumie zazwyczaj mam scenariusz, nie ukrywajmy, ale będzie bardziej w formie oficjalnej z tego względu, że chcę bardzo dużo treści zawrzeć w krótkim filmiku, co nie jest łatwe streścić tak swoje kurwa 2 lata praktycznie życia, także bierzcie na to poprawkę. Trzeba dodać, że takich powrotów od roku to miałam może z 5, zawsze się kończyło na tym, że albo to miałam kasę, albo tu byłam podziębiona, albo tutaj jakąś imprezę miałam i koniec końców wyszło tak, że a nagram następnego dnia. No i tak to przekładałam, aż stwierdziłam, że nie, lala, koniec tego, musisz to nagrać. Także cofnijmy się do 17 stycznia 2020 roku, czyli przed pandemią koronawirusa. Mianowicie, ja na Facebooku miałam 20 kont, 21 kont. To konto, które teraz mam, jest moim 21 kontem, co oznacza, że miałam 20 banów na Facebooku. Miałam 7 banów na Instagramie oraz jednego perbana na Snapchacie, który mnie najbardziej bolał z prostego względu. Poczułam, że kiedy coś osiągnęłam, coś straciłam. Za co dostałam bana? Dostałam bana za to, że zjadłam swój śluz z pochwy. Nie rozumiem, dlaczego dostałam tego bana. Nie zjadłam go bezpośrednio z pochwy, a z palców. Przecież bym się tak nawet nie zgięła, tak? Dlaczego od razu nie założyłam drugiego konta i nie zaczęłam nagrywać? Odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta. Kupiłam niedawno w tamtym okresie swój nowy telefon, a bana dostałam na urządzenia, co oznacza, że nie mogłam się ani na swoje konto, ani na jakiekolwiek inne konto zalogować z tego urządzenia. Także założyłam nowe konto na urządzeniu przyjaciela, do którego oczywiście nie miałam tak regularnego dostępu. A czas mijał, miesiące mijały, można też powiedzieć, że lata. Miesiąc później zaczęłam mocno lecieć z używkami. W krótkim okresie czasu miałam około 4 wpadek, co jest dla mnie naprawdę bardzo dużą ilością, ponieważ jak wiecie lub nie, zachowanie czystości jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne. Można powiedzieć, że wręcz mam obsesję na tym punkcie. Czyli mówiąc jak Matołowi, zawsze w gumie. Czym to było spowodowane? Zbyt ostrym seksem, zbyt małym bądź zbyt dużym przyrodzeniem. Z powodu braku zastępczej antykoncepcji dosyć często latałam do apteki po tak zwane tabletki dzień po, których działanie dosyć częste, jak wiecie bądź nie wiecie, ponieważ jak wiadomo, edukacja seksualna w Polsce leży i kwiczy, nie jest wskazane. Także tutaj zaczyna się mocna część filmu, nawet jak na mnie, a mianowicie miałam wpadkę, wzięłam tabletkę dzień po oraz załóżmy 2-3 godziny później miałam kolejną wpadkę. Tabletka, którą wtedy wzięłam, miała działanie do 5 dni po stosunku. Pomyślałam, że jeżeli wzięłam tą tabletkę w odstępie parogodzinnym od stosunku, to ona jeszcze zadziała. Nie oceniajcie mnie, do końca nie wiedziałam, co mam robić w takiej sytuacji. Tak naprawdę, kiedy wiedziałam, że wzięłam niedawno tabletkę, która powinna mi pomóc, a potem miałam kolejną wpadkę, dosłownie dajmy na to 2-3 godziny później. Tydzień później poleciałam do kliniki dla eskort, gdzie oczywiście zbadałam się od góry do dołu. Całe szczęście, że na wyniki czeka się maksymalnie do 3 dni. Zazwyczaj czekam półtora dnia. Do tej pory nie wiem, czy półtora, czy półtorej, chuj w to. Także zbadać się, załatwić sobie zastępczą antykoncepcję, żeby dłużej już sobie tak układu hormonalnego nie rozwalać. Zdecydowałam się na zastrzyk antykoncepcyjny z prostego powodu. Ma 3-miesięczne działanie i po prostu nie muszę pamiętać, żeby na przykład brać tabletki, które w moim przypadku są złe, ponieważ jak możecie zauważyć, nie jestem zbytnio regularna i systematyczna. W klinice test na wszystkie choroby wewnętrzne wyszedł negatywny oraz test ciążowy również. Co jest ciekawe, przed takim zastrzykiem antykoncepcyjnym w klinice muszą ci po prostu zrobić test ciążowy, czy na pewno w ciąży nie jesteś, także ten test wyszedł negatywny. No i przyszedł czas na koronawirusa. Pamiętam, jak na samym początku wszyscy doradzali mi, żebym nie przyjmowała klientów z Wuhan, na co ja reagowałam śmiechem, ponieważ nie ukrywajmy, na tamten moment było o wiele więcej zakażeń, chociażby AIDS, niż samego koronawirusem. No i przyszedł marzec. Jak wiadomo, zapasy papieru toaletowego, makaronu, ryżu w sklepach czysto, pustki. Jak wiadomo, cisza w pracy. To było naprawdę dosyć przerażające, ponieważ nie ukrywajmy, jestem naprawdę busy kobietą, a tutaj była dosłownie cisza. Dosłownie, naprawdę cisza. Nie wiedziałam, co mam robić, za co ja saszety pumię, kupię, tak naprawdę, nie? A w końcu kto by się oparł takiej ślicznotce? I w trakcie tej koronawirusowej ciszy zaczęłam wymyślać sobie różne hobby, na przykład gotowanie. A gotować umiem, kiedyś pracowałam na zmywaku, nikt tak nie popierdalał talerzy jak ja, nie? Pamiętam nawet to magiczne spaghetti, które zdjęcie pewnie widzicie teraz na ekranie, tak zakładam bynajmniej. Przed zrobieniem tego zdjęcia zjadłam dosłownie kilogram spaghetti, słownie kilogram spaghetti. Po spożyciu tej magicznej potrawy nie mogłam się ruszyć, a przez rozstępy na moim brzuchu, które były wynikiem dosyć sporego przybycia na masie, no sporego, kurwa, 45 kg kiedyś przytyłam, nie, na masie to mnie. Także dzięki tym rozstępom na moim brzuchu oraz dzięki temu, że wysmarowałam sobie twarz kremami na egzemę, z którą wtedy akurat mocno walczyłam, wyglądałam dosyć promiennie.
kwitnąco. Także zaczęłam sobie śmieszkować na mojej grupie na Facebooku Kusiciela, że jestem w ciąży. Oczywiście temat został pobłapany. Tutaj sobie śmieszkowałam, wiadomo, nuda była, tak naprawdę nie ma się nawet do kogo odezwać za bardzo, tak. Koniec końców wyjaśniłam, że to był kilogram spaghetti, no ale naprawdę sporo osób się na to nabrało. Teraz się zaczyna tak naprawdę, to był kwiecień. Wszystko mnie wewnątrz bolało. Pamiętam, że poszłam do toalety i zobaczyłam, że coś ze mnie wylatuje. I nie był to skrzep krwi. Będąc później w klinikach, okazało się, że faktycznie było to poronienie przez zażyty w trakcie ciąży zastrzyk antykoncepcyjny, zadziałał on po prostu poronnie. Szczerze, byłam w szoku, no niecodziennie dostaję się taką informację, zwłaszcza, że wcześniej sobie śmieszkowałam z ludzi na mojej grupie, także hoho, nabrali się, nie? A potem życie mi tak zrobiło odwrotną sytuację, że faktycznie to zdjęcie, co wtedy zrobiłam, co może teraz się znowu wam wyświetla dla beki, że jestem w ciąży, to faktycznie wtedy byłam w ciąży. Początkowo nie pracowałam, wiadomo, po takiej sytuacji nie byłam w stanie na samym początku. Odpowiadając na pytania, które na pewno się w waszej głowie teraz rodzą, czy gdybym była świadoma wcześniej, że jestem w ciąży, czy bym urodziła? Nie lubię gdybać, ale myślę, że nie. Z prostego względu, nie sztuką jest urodzić, a sztuką jest dać dobre życie, będąc stabilnie psychicznie osobą, z jakimkolwiek realnym funduszem materialnym, tak, zapleczem finansowym. Uważam najpierw, że trzeba poukładać wpierw swoje życie, by być w stanie zająć się innym. Miałam podrygi, żeby zrezygnować z mojej aktualnej pracy. W ogóle zauważyłam, że zawsze chcę zmieniać życie na lato i tak było i w przypadku lata rok temu. Z tego hehe, kurwa. O, to źle zabrzmiało, sorry. Miałam podrygi, żeby zrezygnować z mojej... Miałam podrygi, żeby zrezygnować z mojej aktualnej pracy. W ogóle zauważyłam, że zawsze chcę zmienić swoje życie na lato. Ale jak wspomniałam, to były tylko i wyłącznie podrygi. Jednak po 3 miesiącach wróciłam tak naprawdę. Stwierdziłam po tamtej sytuacji, że jeżeli mam kiedykolwiek skończyć, to skończyć na stałe. Ponieważ prostytucja uzależnia nie tyle co psychicznie, ale również finansowo oraz fizycznie. Także nie chcę sobie po prostu robić takiego przysłowiowego urlopu, tylko jak skończyć kiedykolwiek, to skończyć na stałe i gdzieś wyjechać. Mogłabym tutaj rozpisywać, ile to schudłam, ile to przytyłam w ciągu tego 1,5 roku, bo tutaj była sytuacja, że schudłam 10, przytyłam 8, potem znowu schudłam, ostatnio, jak byłam w Polsce, schudłam 10, ale wiadomo jak to w Polsce, tutaj jakaś jagodzianka, tutaj jakieś monte, cokolwiek, nie? No i schudłam 10, nie, sorry, schudłam 9, przytyłam 6. Aktualnie jestem na diecie, schudłam 3 kilo. Także cały czas prnę do przodu, nie ukrywajmy, ale nie jest łatwo. Bo wiecie jak to jest. Wiecie, bo jesteście smutni, bo jecie i to kurwa tak nie ma końca. To jest takie błędne koło. Także zaczęłam obstawiać, że mam cukrzycę. Sporo z moich znajomych kierunkowało właśnie w tym kierunku, tak masło maślane, z tego względu, że znają mój tryb życia ówczesny, czyli 16 godzin snu, 8 godzin funkcjonowania, co było naprawdę dziwne. Także poszłam się zbadać. Pamiętam, że tego samego dnia, co właśnie miałam iść na badania w kierunku cukrzycy, zemdlałam jeszcze w Tesco. To mnie w ogóle już utwierdziło w przekonaniu, że ja umieram. Już w tym momencie umieram. Idę się zbadać, na pewno mam cukrzycę drugiego stopnia, nie? Tutaj przeczytałam jakieś informacje, że istnieje jakaś stopa cukrzycowa. To ja sobie myślę, Boże, amputują mi stopy, jak ja takimi gigutami, co powiedzą fetyszyści. No i tak, wypiłam glukozę. Ja naprawdę lubię słodkie, ale to była naprawdę przyginka. Jakbyście pili, nie wiem, 100 ml lukru z pączków, także to było naprawdę obrzydliwe mdłe. Po nie wiem jakim czasie, dajmy na to po 3 tygodniach, przyszedł mi, nie no, krócej to było, nieważne, nie pamiętam szczerze, po jakim czasie to było, przyszedł mi wynik badań. I uwaga, jestem leniwa. Wszystko jest w porządku, także kamień serca, tylko nie wyjaśniło się dalej, dlaczego ja aż tak długo spałam. Także zaczęłam sobie wyszukiwać różne inne choroby, tak wiem, że wyszukiwanie na siłę różnych innych chorób to też choroba, ale naprawdę byłam przekonana, że mogę mieć raka szyjki macicy. Także poszłam się zbadać i to jeszcze prywatnie, ponieważ zrobienie cytologii w Anglii jest od 25 roku życia dla kobiet bezpłatne. A ja ze swoimi marnymi 20, co miałam zrobić? No tylko wypłacić, nie? Po miesiącu przyszedł wynik w takim typowo doktorskim slangu, wiecie o co chodzi, nie? Z moich odczytów wyszło, że umieram tu i teraz, dosłownie tu i teraz. A jak miałam wywalić na odczyt 80 funtów, no to tak mnie trochę dupa bolała, nie? Ale stwierdziłam, dobra, jak umierać to godnie, przynajmniej muszę wiedzieć w jakim stadium. Jeżeli oglądaliście Madagaskar, na pewno kojarzycie tą scenę, jak żyrafa Melman myśli, że umiera, idzie do umieralni, ponieważ ma za dużo plam na swoim ciele i sobie wkręciła, że umiera. Tak właśnie się czułam, tak właśnie wyglądałam. Szłam do gabinetu ginekologicznego jak na ścięcie.
Babeczka otwiera mi drzwi i się pyta, co panią tu sprowadza? Ja tak z tymi papierami, tak mi się łapa, jeszcze trzęsie, mówię, pani, bo ja mam raka, nie? A babka, raka? No to proszę, niech tu pani usiądzie, nie? Patrzy się, patrzy. I mówi, pani tu ma ostre zapalenie pęcherza, zalecam antybiotyk. Tak? Dokładnie. Nawet nie wiecie, jak ja dzwoniłam potem do znajomych. Mordy, ja mam... ostre zapalenie pęcherza. Moim kolejnym lekarzem był dentysta. Tak, co robiłam przez te półtorej roku, byłam u dentysty. Przychodzę do dentysty, patrzy mi w zębiska i mówię, próchnica. Ja tak sobie patrzę i myślę, co mi pan tu insynuuje? Insynuuje. 7 lat temu mój dentysta mówił co innego. Ale i są dobre tego aspekty, że byłam u dentysty, a mianowicie myję 5 razy dziennie zęby, czyli moja jama ustna aktualnie pachnie pastą do zębów i kutasem. Co do tego mojego spania na okrągło, wydaje mi się, że problemem mogło być moje nieleczone rozdwojenie jaźni. Tatuaż tutaj, to jest chyba przedramię, nie? Zrobiłam sobie nie tylko ze względów estetycznych, tak naprawdę symbolizuje moją walkę z codziennością. Leków nie brałam w sumie już od długiego, długiego czasu z prostego względu. Nie chciałam ich mieszać z różnymi używkami, mianowicie alkoholem i wiadomo, nie? Także nie chciałam ich mieszać, ale na ten moment tak naprawdę odstawiłam sporo używek tak naprawdę, więc nie mam jakby przeciwwskazań do leczenia się między innymi. To wyjaśnia parę moich powrotów na Snapchata, czyli w momencie, kiedy czułam się dobrze, nagrywałam, potem przychodziła jakaś krzywa faza i nie nagrałam jeden dzień, a później leciało. Tylko najbardziej z tego wszystkiego bolał mnie fakt, że przez ten czas dostawałam od Was wiadomości, że jestem kogoś wsparciem, że byłam kogoś inspiracją do pokazywania siebie, uzewnętrzniania siebie, tak? Bycia po prostu sobą. To mnie naprawdę bolało, że byłam kogoś inspiracją w momencie, kiedy ja sama tej inspiracji dla siebie nie miałam. Jak już wspomniałam, ograniczyłam sporo używek, ale to nie oznacza, że sobie nie lubię od czasu do czasu polecieć wmanaszczywalność, tak? Po prostu nie jest to już w ciągu. Ale wiecie co ciekawe? Mnie do tego zmusiła sytuacja życiowa. Tak, dokładnie, dobrze słyszycie. A mianowicie, im jesteście starsi, tym macie większe kace. Ja aktualnie mam 20 lat, prawie 21, a miałam tak ogromne kace, dwudniowe, trzydniowe, że po prostu nie mogłam wstać z łóżka, tylko zasłaniałam sobie rolety, miałam 10 butelek wody koło siebie, jakieś pierogi na zagrychę, nie? I leżałam i umierałam w swojej umieralni. Przez cały 2020 nie zrobiłam sobie ani jednej dziary. Tą dziarę, co widzicie, jest teraz rozbudowana na szyi, czy chociażby leniwiec z epoki lodowcowej, tutaj możecie go zauważyć, zrobiłam sobie w 2021 roku. Co ciekawe, tego projektu mi się naprawdę sporo artystów nie chciało podjąć, ponieważ stwierdzili, że wyjdzie kleks, że będzie nieładne, nieestetyczne i proponowali mi kwiaty, ponieważ są aktualnie modne, co dla mnie było głupotą, ponieważ jeżeli ktoś ma swój własny projekt i chce zawrzeć w tym projekcie coś ważnego, na przykład ja chciałam zawrzeć ważne dla mnie daty w cegiełkach jako fundamenty mojej osobowości i piszę do studia, a ci mi odpisują, a może chcesz jakieś kwiatki tutaj walnąć? Ja nie mówię, że głównie mi na tych datach zależy w sumie tak naprawdę, nie? Żeby one były w nich zawarte, co całkowicie się wykluczało z koncepcją kwiatków, tak? Jednak trafiłam na ziomka w Londynie, do którego naprawdę na farcie udało mi się dostać tego samego dnia, no i widzicie, dzieło. W ogóle na temat moich dziaw zrobię najprawdopodobniej zupełnie inny filmik, ponieważ jest ich naprawdę sporo i każda ma inne znaczenie, co może się wydawać głupie, ponieważ tutaj na przykład mam, walnęłam, nie wiem, sida z epoki lodowcowej, krowę, a wszystko dla mnie coś znaczy. Tak chcę tylko i wyłącznie przypomnieć, że schodzę z nadwagi drugiego stopnia, co jest otyłością kliniczną, a aktualnie weszłam na nadwagę. Tak naprawdę zostało mi jeszcze 15 kg do wejścia na wagę prawidłową. Myślę, że do stycznia to ogarnę. Także no, nie ukrywajmy, bardzo, bardzo się cieszę. To jest mega motywujące, jak widzisz, że ciało ci się zmienia, że sam się zmieniasz, czujesz się bardziej atrakcyjny, bardziej swojski i się nie wstydzisz po prostu pokazać się na mieście, tak na przykład jak ja miałam bardzo długi czas, że ja się wstydziłam po prostu wyjść z domu, bo jak ważyliście kiedyś 58 kg i przytyliście do 105, no to to jest jednak różnica, nie? Tym bardziej, że patrząc w lustro, patrzyłam na siebie jak na osobowość szczupłą, ja nie widziałam w ogóle problemu. Także no teraz w ogóle patrzę na siebie i myślę sobie, o sexy bombo. Zapisałam się do psychologa, który jest też między innymi seksuologiem. Jeszcze nie wiem, jak mi pójdzie ta wizyta, ponieważ dopiero mam za 2 tygodnie termin. Mam nadzieję, że mi cokolwiek poukłada w głowie, ponieważ nie ukrywajmy, straciłam całkowicie libido przez tą pracę, tak? I mam zupełnie inne spostrzeżenie na świat, co też nie jest dobre za dużo widzieć, może tak, inaczej, tak? Także mam nadzieję, że mi pomoże, też między innymi właśnie w mojej chorobie, tak?
A teraz będą mieli wszyscy hejterzy wyjmówki, że on zawsze było pojebane, ja to widziałam, nie? No i uwaga, ja adoptowałam małego kotka, którego zdjęcie też tutaj wstawię z Pumą. Adoptowałam go z tego względu, że Puma się naprawdę czuł bardzo, bardzo samotny, co odczuwałam przez gryzienie mi co nocny stóp. Także adoptowałam drugiego kotka, Malucha, z którym się dociera, nie? Jest dobrze, wiadomo, izolacja z socjalizacją, ale jest dobrze, nie? Aktualnie sobie leżą, czy się gryzą, podgryzają, ale się mega cieszę, bo inaczej mieć jednego kotka, a inaczej, jeżeli ten kotek ma kolegę czy koleżankę i może się pobawić, tak wiadomo, swoimi ruchami, bo wiadomo, że człowiek się nigdy tak nie wybawi ze zwierzaczkiem, jak zwierzaczek ze zwierzaczkiem, tak? I uwaga, od września poszłam się zapisać do szkoły, aktualnie jestem na liście oczekującej do szkoły, która oferuje po prostu naukę angielskiego przez rok, kiedy po tej skończonej szkole mogę iść normalnie na studia w Anglii. Zobaczymy, jak to będzie, jestem pozytywna i myślę, że mi się uda. Jeżeli mi się nie uda dostać do tej szkoły, ponieważ jest naprawdę sporo chętnych, po prostu zapiszę się na lekcje języka angielskiego prywatnie, no i pójdę na studia za rok, tak przynajmniej planuję. Zapraszam na moje wszystkie social media, a mianowicie Snapchata, który został zreaktywowany, Real Toto Hocker, Instagrama, TikToka, grupkę na Facebooku oraz jeżeli mam jakiekolwiek inne sociale, które na przykład teraz nie pamiętam, znajdziecie je w opisie filmiku. Dziękuję za obejrzenie tego i wyrozumiałość. Pa, pa.